Ja młodo wyglądam, młodziej niż faktycznie jestem. Już połowę przekroczyłam 50, więc zbliżam się do statystycznego maszynisty. Natomiast nie wiek dziwi, a bardziej płeć, że to jednak kobieta wychodzi z lokomotywy. Taki mit, że maszynista to jest pan z dużym brzuchem i z wąsem, z papierosem w buzi, no trochę może utytłany jeszcze, nie wiem, za parowozów, jak to maszyniści byli, no od tego węgla ubrudzeni. Od 8 jednak mam? Miał być od ten. Nieraz na peronie widzę, jak ludzie z taką opuszczoną szczęką patrzą w okno. Potrafię mnie też spytać, czy to pani prowadzi i że super, i dokąd pani jedzie. Raczej jest miły odbiór tego, że kobieta prowadzi. W Krakowie koleżanek nie mam żadnych, natomiast trzymamy się ze wszystkimi maszynistkami i z Łodzi, i z Warszawy. No, no, koledzy ode mnie z grupy, z którymi ja się uczyłam, trzymają ze mną, trzymają moją stronę. Lubią mnie, ja też ich lubię. Nic nie jedzie. Jest to jedno z częstszych pytań, czy mam kogoś w rodzinie z kolei i jest też duże zdziwienie, że nie mam. Zaczęłam od komunikacji miejskiej. Tramwaje mnie interesowały, od szkoły po gimnazjum. To wsiadamy. Jakoś ta pasja tramwajowa ukierowała mnie na studia o kierunku transport, a tam się zakochałam w kolei. I tak wyszło, że wylądowałam jako maszynistka. Jestem codziennie gdzie indziej, nawet jak to jest ta sama służba i jadę tym samym pociągiem, to nie ma dwóch takich samych dni. Są różne przygody i cały czas się coś dzieje. No, nie usiedziałabym w miejscu za biurkiem, na przykład 8 godzin. Jak idzie wszystko z rozkładem, to nie ma się co martwić. Wracam wtedy, kiedy miałam wrócić, jadę tamtędy, którędy miałam jechać. Natomiast no, przygody zawsze jakąś adrenalinę dają. Tu będzie dmuchać, więc radzę się schować. Dzień dobry, lokomotywa 336046 do Krakowa Głównego, gotowa do przestawienia. Teraz czekamy, aż dyżurny nam da zgodę na przestawienie się. No to będziemy jechać. Jak się zapoda, podał się semafor. Co robi Ula, kiedy dojeżdża do końcowej stacji i ma chwilę, żeby odpocząć przed powrotem do domu? Jak ty spędzasz ten czas? Zależy, ile go mam. Jak mam go mało, to staram się coś zjeść, załatwić i przygotować na drogę z powrotem. Jak jest go trochę więcej, to w zależności od tego, gdzie jestem i czy mam możliwość na przykład opuścić lokomotywę, to mogę gdzieś pospacerować, pozwiedzać. Ewentualnie, jak muszę siedzieć na miejscu, to mam zawsze ze sobą książkę, a jak nie, to też jest telefon, w którym można posiedzieć. W kabinie siedzisz sama przez całą podróż. Czy to nie jest trochę nużące po pewnym czasie? Nie brakuje ci ludzi? Nie, mi to doskonale pasuje, wolę jeździć bez ludzi. Dlatego wybrałaś ten zawód, tak? Tak, jak pytają, czemu nie jestem konduktorką, to mówię, że no, lepiej jak siedzę sama, niż miałabym z ludźmi cały dzień spędzić na przykład. Czy w tej kabinie musi panować absolutna cisza, czy możesz na przykład sobie muzyki posłuchać? No, oficjalnie nie wolno nam słuchać muzyki. Natomiast cicho nie jest, bo te maszyny nie są, że tak powiem, bezgłośne, tak? One jakiś hałas wydają. Też jak słychać, trąbimy co jakiś czas. Na radiu czasem się dużo dzieje, więc no, cicho nie jest. Na 37102. Dlaczego pani już jedzie na tą godzinę? Niepotrzebna mi jest ta lokomotywa. Będzie pani od razu zabierać 7? Nie, nie będę nic zabierać. 19 się do kierunku uwagi, a będzie za pierwsza. Trzeba być skupionym faktycznie cały czas. Też zależy od trasy. Jak trasa jest, że tak powiem, kręta, dużo się na niej dzieje, no to cały czas mamy jakiś bodziec i musimy na czymś się skupić. Na przykład jak się do Warszawy jedzie, no to tam się jedzie cały czas prosto. W sumie nic się nie dzieje po drodze, nie ma stacji, peronów. Faktycznie jest to nużące i trzeba wtedy się, że tak powiem, mocniej skupiać. To ty za tą trasą chyba nieszczególnie przepadasz do Warszawy. A która trasa jest twoją ulubioną? No, Lublin, niezmiennie. Piękny, piękny krajobraz. No i teraz zimę widać, to i Zakopane będzie. Moja druga ulubiona trasa.
więc nie mogę się doczekać w sumie, jak otworzą. W miesiącu pracujemy mniej więcej 15 służb mamy, czyli 15 dni i faktycznie są to służby na 4 rano, są takie dniówki stricte, czyli 8-20, są też noce na 18 czy 20. No i ja się osobiście przygotowuję na to wcześniej. Jak wiem, że mam noc, to staram się spać jak najdłużej. Z kolei jak mam na 4 rano, to jednak staram się położyć wcześniej. No czasami jest to męczące faktycznie i ten zegar biologiczny wariuje, ale jakoś daje radę. No, ale z drugiej strony są też na przykład wschody słońca, które możesz oglądać. Tak, tak, wschody i zachody są przepiękne, naprawdę można zobaczyć takie rzeczy, których na co dzień normalnie byś człowiek nie widział. Ile zwierząt mogę różnych zaobserwować biegających po torach. Teorie są dwie, bo niektórzy mówią, że na takie większe zwierzęta właśnie typu jeleń, sarna nie powinno się trąbić, bo on zamiast uciec, to jeszcze specjalnie stanie i będzie patrzył za tym dźwiękiem, ale no mniejsze uciekają na sygnał, na hałas w ogóle. Słyszą i uciekają. Kiedyś mówiło się na maszynistów, maszyniści też tak sami o sobie niektórzy mówili, egzekutorzy. To znaczy, że tacy maszyniści, którzy pracują na przykład po 20-30 lat, no ileś osób miało samobójców na przykład na torach. Czy to jest coś, o czym ty myślisz, że to się może kiedyś zdarzyć? Mam świadomość tego, że no ja nie skręcę, nie zatrzymam się w miejscu. Natomiast no mi się jeszcze nie przytrafiło. Są tacy, którzy jeżdżą już naście lat i też im się nie przytrafiło, więc to chyba loteria. W pobliżu torów faktycznie kręcą się ludzie. Też te pojazdy zbliżają się do tego przejazdu i nie wydają się, żeby miały się zamiar zatrzymać. No, najpierw się trąbi, tak, daje sygnał baczność. Jak nie widać skutków i ten kierowca, nie wiem, próbuje wjechać, no to się zaczyna hamować. Natomiast no tak, nie zatrzymamy się w miejscu, droga hamowania jest długa. Warunki atmosferyczne mają duży wpływ, bo deszcz to źle, bo się ślizga pociąg, śnieg, no to też się ślizga, oprócz tego jak jest mróz, to iskrzy na sieci przy pantografie, to też jest niewskazany, że tak powiem, efekt. Na jesieni są liście na torach, więc się pociąg ślizga, więc znowu jest źle. W lecie jest gorąco, to też tak różnie bywa, więc chyba najlepsza byłaby wiosna i taka temperatura 20 stopni bez deszczyku. Myślę, że z tym się pociąg najbardziej lubi. Prowadzisz różne pojazdy, czasami jest to taki pociąg jak ten, w którym jest wars, jest toaleta, a czasami jest to lokomotywa. No i w takiej lokomotywie nie ma na przykład toalety. To jak tutaj sobie poradzić w momencie, w którym pojawia się potrzeba, a do najbliższej stacji jest kilka godzin? No, nie ma takiej sytuacji, żeby do najbliższej stacji było kilka godzin. Natomiast zawsze się przygotowuję, patrzę, ile czasu zajmie mi dojazd z Krakowa tam do celu, gdzie jadę. Analizuję postoje, czy są jakieś dłuższe. No i ile czasu będę jechała, bo do 3 godzin to myślę, że bez problemu można wytrzymać. Natomiast jak się w trakcie pojawi taka potrzeba, no to na postoju handlowym normalnie. Wiem, że ty miłość do kolei nosisz nie tylko w sercu, ale też na ramieniu. Powiedz mi, co przedstawia twój tatuaż i jak się pojawił pomysł, żeby sobie coś takiego wytatuować? Więc tatuaże mam na obu ramionach. Na jednym mam jedną lokomotywę, na drugim mam drugą lokomotywę. Lubię tatuaże i nie miałam pomysłu, co zrobić, ale stwierdziłam, że jak zdam egzamin, to wtedy w nagrodę wykonam sobie tatuaż. No i na jednym ramieniu mam lokomotywę, na którym zdałam egzamin EP09001, a na drugim mam siódemkę, na których też jeżdżę, EU07483. W wolnym czasie, gdy gdzieś jadę, to pierwszy pomysł to jest, żeby jechać gdzieś pociągiem. Jeżdżę też w miejsca typu muzeum, w którym są jest tabor kolejowy, czy właśnie makiety kolejowe, wystawy makiet kolejowych. Od roku chyba byłam na 5 albo 6. Jeżdżę z dziećmi, którym też bardzo się makiety podobają. Więc to w wolnym czasie też mi ta kolej towarzyszy cały czas. Kiedyś był taki mit, że jak maszynista wyjdzie do pracy, to nie będzie go tydzień. Jak to teraz wygląda? Czy to jest praca, którą w ogóle można pogodzić z życiem rodzinnym? No teraz to już tak nie wygląda. Tak jak mówiliśmy, w 12 godzin muszę wrócić do mojego miejsca zatrudnienia, czyli w moim przypadku jest to Kraków. I tak są służby konstruowane. W związku z tym normalnie mam czas na dom, mam dzieci i normalnie sobie żyjemy.
Jak wychodzę do pracy, to wychodzę do pracy i po 12 godzinach jestem z powrotem, więc no da się to pogodzić. Tu masz listę po kolei, jak nie będziesz ogarniał, to pisz, albo tu masz mój numer. Wystawa makiet, jakbyście chcieli przyjść. Mój syn będzie jeździł. W Enceku, 2, 3, 4 grudnia. 11 minut spóźnieni.